Hej, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 22, w którym to zaprezentuję wam tym razem trzy całkiem ciekawe modyfikacje. Ostatnio na live'ach pojawiało się całkiem sporo pytań odnośnie przyczep z autoloadem. I tutaj właśnie w dużej mierze kierowaliście swoje pytania o przyczepy z autoloadem skierowane właśnie pod kątem palet, europalet, czy też kontenerów na przykład ze sklepu. Wychodząc wam naprzeciw, raz na live znaleźliśmy takie przyczepy, również z pomocą widzów. Ja znalazłem jeszcze jedną taką przyczepę i znalazłem jeszcze dodatkowo jeden ciekawy mod. Jedna przyczepa, która będzie tutaj właśnie służyła do autoładowania palet, no to mamy tutaj Farmtech DPW 1800 i ona jest właśnie z autoloadem. No i kolejną mamy Strautmana SEC 802. Trzecia modyfikacja to będzie Shop Delivery, Store Delivery, czyli kupując maszyny macie możliwość wybrania sobie punktu od dowolnego punktu na mapie, gdzie wam się zrespawnuje dana kupiona rzecz. Za chwileczkę wam zaprezentuję, jak to działa, a wy teraz macie czas na to, żeby zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję kanału i napisać ciekawy komentarz. Dobra, jesteśmy już tutaj, mam nadzieję, że łapeczka i subskrypcja zostawiona. Zaczniemy sobie od modyfikacji Shop Delivery, czyli tego dostarczania maszyn tam, gdzie sobie tego zażyczymy. Skrót Alt, lewy Shift i tutaj jeszcze klikamy sobie Escape. Miejsce nam się wyznaczyło. Jeżeli chcecie zresetować to miejsce, no to Alt, Shift i R. No i wtedy pojawiają się maszyny normalnie pod sklepem. Jeszcze raz Alt, Shift, S. Mamy wyznaczone miejsce. No i teraz w zależności od tego, co chcecie zrobić. My oczywiście, ja będę chciał wam tutaj zaprezentować te maszyny, dokładnie przyczepy, o których właśnie wspominałem wcześniej. I nie musimy ich kupować, możemy je po prostu wypożyczyć. Robię tak, wypożycz, wstecz. I druga przyczepa, robimy wypożycz, jak najbardziej. No i są. Bardzo prosta modyfikacja, oczywiście, jak najbardziej. Ja pamiętam, że w 19 mi to kolidowało z odpalaniem menu od Seasons. Teraz tak, dlaczego takie modyfikacje wam teraz prezentuję? Dlatego, że uważam, iż nadal w Farming Simulatorze 22, jeżeli chodzi o palety i możliwość ustawiania tych palet, nie wiem czemu nie gram na kierownicy, tylko na klawiaturze to robię, niech będzie, jest jeszcze dosyć mocno niedociągnięta ta mechanika i strasznie to kuleje, co widać chyba pod każdym aspektem. Podjeżdżamy sobie pod palety, no i teraz chcę załadować paletę, nie? Teraz musimy zrobić jeszcze taki myk. Wybieramy, mamy pod Y Liquid Tank czy Europaletę. Wybieram oczywiście Europaletę, bo jesteśmy pod szklarnią. No i tutaj mamy Europaletę. A na słupku jest napisane Euro. Jest Apple, dobra. No i RK. Palety się będą respić. Będziemy mieli możliwość właśnie w sumie sprawdzić, ile tych palet tutaj maksymalnie będzie mogło się nam wcisnąć na tą przyczepę. Z tym, że widzę tutaj troszeczkę gra nam jakieś opory stwarza. Może to przez ten wózek widłowy. Dobra, jeżeli chodzi o tą przyczepę, to zmieściłem tutaj 30 euro palet z warzywami i owocami. Minusem przyczepy jest to, że jest bardzo, ale to bardzo niestabilna. No chciałem wam to pokazać, jak to wygląda, ale gdzieś tam na zakrętach bardzo łatwo jest ją przewrócić. No tutaj oczywiście możemy odpiąć pasy. Automatycznie mamy rozładunek, ale jeżeli na przykład chcemy to jakoś inaczej rozładować, no to tutaj powinniśmy mieć Ctrl I chyba? Nie ma innego, możemy tylko w taki sposób. Zmień prędkość tempomatu, wyłącz. Wybierz kolejne narzędzie, użyj. Nie mamy możliwości automatycznego rozładunku. Lecimy do następnego ciągnika i do następnej przyczepy. Ta przyczepa różni się od tamtej, jak już sami zauważyliście, pewnie wielkością. Oczywiście linki do modyfikacji znajdziecie w opisie. Dodatkowo jeszcze w bonusie, w opisie dorzuciłem wam instrukcję obsługi od Shop Delivery. Gdybyście mieli jakieś tam problemy z tą modyfikacją, to oczywiście jak najbardziej można sobie skorzystać. Różnica z tą przyczepą, a tamtą, jest taka, z tego co zauważyłem, to tam palety nam się trzymają o wiele bardziej stabilnie, że tak powiem, nie? No i tutaj też sobie oczywiście ładujemy i zmieniamy produkty, które chcemy załadować w ten sam sposób, czyli wciskając R-kę. Jeżeli chodzi o palety,
to na tamtej palecie, z tego co kojarzę, to jest to rozliczane wielkościowo, czyli im wyższa paleta, tym inaczej jest to brane pod uwagę, nie? No i tutaj mamy, jak widzicie, już na przykład z sałatą jest dosyć wysoka ta paleta. Czy dosyć wysoka? One nie są wysokie, co ja gadam. W ogóle, no przecież to jest śmieszne, że oni dodali tak małe palety. No przecież w rzeczywistości te palety gdzieś tam, jak jeżdżą w ciężarówkach, to one mają po 1,80 m albo i lepiej wysokości. Różnica między tą przyczepą a tamtą jest taka, że tu jak nie zapniecie pasów, to wam to wszystko bardzo szybko spadnie. Także musicie o tym pamiętać, że jak gdzieś tam sobie przejeżdżacie na przykład dookoła sklarni, no to musicie pamiętać niestety o zapinaniu pasów. Jak nie zapniecie pasów, gwarantuję wam, że będziecie zbierali te palety gdzieś tam po gospodarstwie, to jest więcej niż pewne. No tutaj już widzę, że tych palet będzie naprawdę o wiele więcej. Ja sobie to załaduję jeszcze i za chwileczkę wam też pokażę, jak wygląda właśnie efekt spadających palet tutaj na gospodarstwie. Dobra, jak możecie zauważyć, palety nie ułożyły się jakoś super idealnie. Już wam tłumaczę, dlaczego tak się stało. W momencie, gdy jedziecie i chcecie ustawiać palety, to nie możecie. Wtedy ta paleta, ona się przesunie i wtedy dlatego jest efekt, jaki jest. Mamy zapięte pasy, możemy sobie pojechać, nie ma problemu. Jak mamy zapięte pasy, możemy sobie jeździć ile chcemy i nam paleta nie spadnie. Ale jak już te pasy odepniemy, to mamy coś takiego. Także myślę, że warto pasy zapinać, nie tylko na przyczepie, ale też nawet jak gdzieś jedziecie, to zapinajcie pasy, bo to by nie było tak, że się wywalicie jak truskawki albo pomidory z mojej przyczepy. Pamiętajcie, że do 23 grudnia, jeżeli wbijemy 5000 subskrypcji, to 23 grudnia wieczorkiem będzie live, na którym jedna z was, dostanie klucz do FS22. Trzymajcie się, do następnego, pozdrawiam. Hej, hej!